roku przy okazji poświęcenia statku przekazano załodze dwa cenne podarki, które jeszcze silniej podkreślały zaangażowania Pomorzan w tworzenie morskiej Polski. Były to dwa komplety posrebrzanych sztućców, obecnie znajdują się w Izbie Tradycji Wyższej Akademii Morskiej, oraz uroczysta bandera wyhaftowana przez kobiety z Pomorza, albowiem polska bandera po raz pierwszy została przeniesiona na cały glob ziemski właśnie na tej białej fregacie. Po raz pierwszy w historii polska czerwona bandera. Dlatego my dzisiaj w poczuciu wdzięczności, niemalże ze wzruszeniem, ale zarazem z wielką godnością i zarazem z entuzjazmem gromadzimy się licznie dzisiaj tutaj zebrani, powierzając sprawy ludzi morza, naszą ojczyznę, zawierzając wodę. Sejmu Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Pełny skład Komitetu Honorowego wydrukowany został w doręczonych Państwu zaproszeniu. Pełnym żaglowcem i chwal imiona ludzi morza, którzy Cię kochają. Tak Pomorza świętuje dziś swój setny jubileusz chrztu i blisko 80-lecie służby dla Polski morskiej. To dar Pomorza przez dziesięciolecia stał się dla wielu młodych Polaków symbolem spełnianych marzeń. Tu rozpoczynała się na pokładzie tej fregaty ich wielka przygoda z morzem. Tu zdobywali szlify, ale także kształtowali jakże potrzebne na morzu cechy charakteru. Stał się też dar Pomorza symbolem marzeń Polski. Polski o tym, by dostęp do morza odzyskany po I wojnie światowej umieć zagospodarować, by czerpać z tego korzyści, by morze dla takich miast jak Gdynia, dla Pomorza, ale też dla całego kraju było źródłem bogactwa i siły. Dziś pochylając się nad tradycją i symbolem pięknej morskiej fregaty, chcemy oddać hołd wszystkim tym, którzy związali z nią swoje losy. Chcemy także przypomnieć wszystkim o tym, że to wielkie marzenie o tym, by czerpać siłę i bogactwo z morza, to także wyzwanie i zobowiązanie dla współczesnego pokolenia Polaków. Przez wiele lat dar Pomorza był symbolem. Był symbolem pływając po morzach i oceanach świata. I tym symbolem, pomimo tego, że jest dzisiaj statkiem muzeum, to mi do dziś. Z dumą, świętując jego setny jubileusz w lipcu tego roku, dzięki uprzejmości i zrozumieniu pana dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego Jerzego Nicina, dar Pomorza wypłynął znów na wody Zatoki, będąc główną trybuną honorową na zlotu żaglowców. To darowi Pomorza pokłoniły się nisko wszystkie największe, najpiękniejsze fregaty świata. To symboliczny moment hołdu, który nie tylko Polska oddaje tej pięknej fregacie. Ta załoga to dzisiaj również między innymi osoby, które przez wiele lat wpływały na pokładzie daru Pomorza, jak i daru młodzieży. Jest wśród nich pan Tadeusz Popiel,
Bosman od 50 przekaźnikami najnowszej historii Białej Fregaty, sumującej w dalszym ciągu basenie portu Gdynia. W akcie chrztu. To tradycja sypania kwiatów na pokład daru przeniesiona ponoć z odległych krajów, a przypomniał o niej pan profesor Daniel Duda, który włączył do tej nowej tradycji odnawiania chrztu statku właśnie i ten element. Uczestniczy Pomorza, a pozostałe ponoć mają służyć jeszcze setki lat, także jest szansa, że ta fregata będzie mogła jeszcze niejednokrotnie wypływać na morze i na wody Zatoki Gdańskiej, służąc w tak szczytnym celu, jak w tym roku w czasie operacji Żagiel. Oby tych operacji Żagiel jak najwięcej w Gdyni było i by te wielkie żaglowce przypływały również i do naszego powietrza.